Bohaterom! Cześć i chwała! 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 Bohaterom! Dziękuję wam za minutę ciszy, kochani, miał to być z nami, miał to być z nami dzisiaj wnuk postaci wielkiej, ogromnej, wspaniałej, wnuk pana Jerzego Bieleckiego. To był Polak, ja już nie pamiętam, kochani, numer 300, któryś numer pan Jerzy Bielecki. Nie jestem w stanie spamiętać wszystkich 728 numerów, kto ja ci nazywa, bo już tam kilkanaście osób jest po prostu nieznany. Pan Jerzy Bielecki zasłynął ucieczką z koncentracji lager z Polką. Pan Jerzy Bielecki wyprowadził Polkę z wyznania mojżeszowego, Sylwię. Sylwię wyprowadził, to wspaniała historia, nie tylko miłosna, kochani, nie tylko miłosna, ale też jak człowiek, który kocha, który kogoś kocha, czy coś kocha, i do jakich wielkich jest czynów gotowy. Lotnisz Pilecki to był Maksymilian Maria Kolbe, który oddał życie za współwięźnia. I kilkanaście ucieczek, bo przecież jedna z większych ucieczek, 20, chyba 11, jeśli dobrze pamiętam, ucieczka też niemieckim samochodem. Więc Polacy naprawdę mamy wszystkiego dumni, mamy co opowiadać. Mówię, Jerzy Bielecki, miałbyś to radził niestety z powodu problemów zdrowotnych. W rodzinie po prostu nie był w stanie to z nami być, ale jest książka pana Jerzego Bieleckiego, która opisuje. Tutaj, kochani, w tym miejscu złożyliśmy wieniec z napisem ofiarom niemieckich owoców zagłady, stara się jest o tym, mówię wszystkich. No trzeba też pamiętać, kochani, o Little Auschwitz, mały Auschwitz, który mieściło się w Litzmannstadt, na terenie obecnej Łodzi, na terenie żydowskiego getta, tak bardzo schowane, żeby po prostu ta chętna polskie dzieci, malutki od 3-4 lat, tam dochodziło do różnych bardzo z tym aż do wykorzystywania seksualnego polek. Także kochani, tam tato żydowskie z tego getta, Litzmannstadt, wylatywało i dlatego nie było możliwości ucieczki. Zwykle Auschwitz, nie było możliwości, tam są 2 albo 3 udokumentowane, że Niemcy złapali, a przepraszam, żydowskie kapy złapały młodych Polaków, sprawiło im pytowcami, oddały zapachy nie trzeba. Panie, czy wyobrażacie sobie dzisiaj, żeby przyjąć życie było piękne, bo wiem, nie trzeba. Na chwilę tego nie wyobrażam. Zresztą historia Litzmannstadt, żydowskiego getta w Łodzi. To jest tak 300 lat, bo dzisiaj mi teraz pokazuję. Najpierw nasze turskie, nasze turbowość Maria Turska, która dzisiaj 3 lata temu pełna. Spieszmy to niedaleko, sprawdzę też 60 km. Nawet takie słowetne słowa po prezydencie Austrii. Auschwitz jest padł w niebie.
Auschwitz powstało. Tak, Auschwitz powstało, a wy dzisiaj próbujecie to wykorzystać. A pamiętajcie o tym, że jeżeli powstało Auschwitz, musimy też to zrozumieć. A kto to nie może powiedzieć, ale wszyscy wiedzą, a do naszego domu, a do naszego domu, to będzie do domu. Jeżeli chcemy sobie na to, to słucham do domu, to będzie się do domu. Po prostu tutaj pójść jest, że na nocy musimy zrozumieć, to tutaj 30 minut. Panie, to jest nasze robory, bo dzisiaj w Polsce możemy z tymi sprawami na rzeczy wejść od ściany śmierci, to jest nasza zasługa. Ja dziękuję dla Lubelszczyzny za pomoc. Dziękuję Tobie, Marek. Dziękuję wszystkim, którzy wspieracie, pomagacie, Adaś. To się do Pana wszystko. A teraz ja wtedy tylko. Dziękuję wspieracie niezależne media. Jeśli nie będzie wspierać niezależne media, no niezależnie stowarzyszeń. Tak, kochani, za dwa lata to...